Dzień dobry. Dzisiaj środa, 23 sierpnia, czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Z Księgi Izajasza. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodne ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył. Oraz z pierwszego listu Piotra. Doświadczyliście, że Pan jest dobry. Drodzy, zacznę nieco nietypowo, bo od pytania. Jakie były dzisiaj Wasze pierwsze myśli po przebudzeniu? Ktoś powie, to zależy. Oczywiście, to zależy od wielu czynników. Od tego, jak się wyspaliście, jaka jest pogoda, co macie na dzisiaj w planach, czy coś Wam dolega, albo od tego, z czym aktualnie mierzycie się w swoim życiu. Jest wiele różnych czynników, które mogą wpływać na to, z jakim nastawieniem się budzimy. Może jestem nieco pesymistą, ale pewnie wielu z nas rozpoczęła ten dzień od małego ponarzekania sobie. Z jednej strony mówi się, że narzekanie to obok piłki nożnej nasz sport narodowy, ten, w którym mamy szansę na mistrzostwo. Z drugiej jednak strony trudno zaprzeczyć, że ciągle dochodzą do nas informacje ze świata, które delikatnie mówiąc nie napawają wielu z nas optymizmem i nadzieją. Dlaczego o tym w ogóle mówię dzisiaj? Bo wierzę, że dzisiejsze teksty biblijne mogą stać się swego rodzaju szczepionką, taką szczepionką wzmacniającą naszą odporność i to zarówno odporność na naszą narodową skłonność do narzekania, jak i na te niesprzyjające obiektywnie okoliczności. Dzisiejsze teksty zachęcają nas do skupienia się na Bożej dobroci i do wdzięczności zamiast narzekania. Wdzięczność jest niezwykle ważnym elementem naszego życia i naszej wiary, ponieważ ma na nie bardzo wielki wpływ. O tym mówi nam współczesna psychologia. Badanie przeprowadzone w 2003 roku przez Roberta Emmonsa i Michaela McCullocha sprawdzało, w jaki sposób praktykowanie wdzięczności może wpłynąć na życie ludzi. Badani zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda otrzymała inne zadanie. Pierwsza codziennie wypisywała kilka sentencji, zdań dotyczących tego, za co są wdzięczne. Druga wypisywała sentencje dotyczące tego, co ich drażniło, co im się nie podobało w danym dniu. Natomiast trzecia miała dowolność, wypisywała to, co ich dotknęło, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Jak myślicie, zgadnijcie, osoby z której z tych trzech grup po 10 tygodniach badań czuły się lepiej, były bardziej optymistyczne, znacznie częściej podejmowały aktywność fizyczną i rzadziej korzystały z usług lekarskich? Jak myślicie? Odpowiedź jest oczywiście jedna. Osoby z pierwszej grupy. Te, które wypisywały to, za co są wdzięczne, które skupiały się na wdzięczności, na dobroci, jaką otrzymują. I drodzy, podobnie jest w naszym życiu. Skupianie się na Bożej dobroci, do której zachęcają nas dzisiejsze teksty, do wdzięczności za tą dobroć, pomaga nam zmieniać perspektywę patrzenia na nasze życie. Z myślenia w kategoriach, jak wiele ciągle mi brakuje, jak wiele nie mam, na myślenie, jak wiele mimo wszystko posiadam. Szukanie powodów do wdzięczności otwiera nas na radość nawet z drobnych rzeczy. Pomaga nam także spojrzeć na życie z szerszej perspektywy, w szerszym kontekście, jakby z lotu ptaka na naszą przeszłość, to co się wydarzyło i na naszą teraźniejszość, to co się teraz dzieje. Skupiając się na wdzięczności, na Bożej dobroci, łatwiej nam dostrzec Bożą opiekę i prowadzenie. Dostrzec to, jak Bóg nam towarzyszył w przeszłości, jak nam towarzyszy, i nabrać pewność, że na pewno będzie towarzyszył nam nadal w przyszłości, w trudnych chwilach. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg jest dobry i nie zostawi nas nigdy samymi, bo nas bardzo kocha. Drodzy, chcę Wam rzucić wyzwanie. Skupcie się dzisiaj wieczorem na tym, co dobrego przeżyliście. Spróbujcie wymienić te rzeczy, spróbujcie je nazwać. A to wyzwanie jest jeszcze większe. Spróbujcie zrobić tak przez cały tydzień, codziennie. I zobaczcie, jak zmienia się wasze nastawienie do kolejnego poranka, kiedy wstajecie z łóżka. Zostańcie z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.